Oto mój misiu, dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Numery alarmowe. Miś Brązuś wpadł na pewien pomysł. Postanowił opowiedzieć swoim małym przyjaciołom o bardzo ważnych sprawach. Zebrał więc wszystkie zwierzątka wokół siebie, króliczka Chopcia, wiewiórkę Orzeszka, jeżyka Kolczatka i inne sympatyczne stworzonka. Usiedli razem na miękkiej polanie pokrytej mchem. Przyjaciele moi drodzy, dzisiaj opowiemy sobie o numerach alarmowych. To bardzo ważne liczby, które pomagają w sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc. Miś Brązuś uśmiechnął się, widząc zaciekawienie na buziach małych zwierzątek. Pamiętajcie, że w przypadku nagłego niebezpieczeństwa, gdy coś złego się wydarzy, zawsze możecie zadzwonić po pomoc. Wystarczy pamiętać kilka ważnych numerów, które są jak magiczne klucze do pomocy. Miś Brązuś podał pierwszy numer alarmowy. To 112. Wszyscy go znają. Gdy zdarzy się nagła sytuacja, gdzie potrzebna jest pomoc policji, straży pożarnej lub pogotowia, dzwonicie właśnie pod ten numer. To jak dzwonek do bohaterów gotowych pomóc. Jest to numer, który działa we wszystkich krajach, co oznacza, że można go wybrać w każdej sytuacji, bez względu na to, gdzie się znajdziemy. Miś Brązuś cieszył się, widząc, że jego informacje zostały dobrze zrozumiane, a leśne zwierzęta będą teraz bardziej przygotowane do reagowania w sytuacjach nagłych. Numer 997 to numer, który możemy wybrać w sytuacjach awaryjnych, gdy potrzebujemy natychmiastowej pomocy policji. Gdy napotykamy na wypadki drogowe lub potrzebujemy wsparcia ze strony policji, gdy potrzebujemy pilnej pomocy w sytuacji zagrożenia, wtedy wybieramy numer na policję 997. Warto znać ten numer, ponieważ jest to sposób na skontaktowanie się z odpowiednimi służbami, które pomogą nam zapewnić bezpieczeństwo i porządek. A jeśli chcecie zgłosić pożar, to numer 998. A gdy potrzebna jest pomoc medyczna, wtedy wybieramy 3 9. 999. Miś Brązuś rysował na ziemi cyferki i pokazywał, jakie znaczenie mają te numery, a zwierzątka uważnie słuchały, ucząc się wesoło i były pełne zrozumienia. Pamiętajmy, że te numery to nasze magiczne klucze, które otwierają drzwi do pomocy. Ważne jest, aby używać ich z rozwagą i tylko w nagłych sytuacjach, gdy naprawdę potrzebujemy pomocy. Brązuś uśmiechnął się do swoich małych przyjaciół. Teraz wiecie, jak ważne są te liczby. Bądźcie bezpieczni i pamiętajcie o nich, bo to wasze małe, ale potężne narzędzia, które pomagają w trudnych chwilach. I tak miś Brązuś opowiadał swoim przyjaciołom o numerach alarmowych, ucząc ich ważnych rzeczy w prosty sposób. Z każdym dniem zwierzaki w lesie czuły się coraz pewniej, wiedząc, że zawsze mogą liczyć na pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba. Po tym jak Brązuś opowiedział swoim przyjaciołom o ważnych numerach, słońce zaczęło zachodzić, malując niebo różowymi i pomarańczowymi barwami. Zwierzęta rozeszły się do swoich domów, ale miś Brązuś postanowił, że jeszcze nie koniec przygód na dziś. Wkrótce do misia przybiegł króliczek Chopcio z podekscytowanym wyrazem twarzy i powiedział, że była to bardzo fajna lekcja. I poprosił, czy mógłby nauczyć ich trochę więcej o bezpieczeństwie. Miś Brązuś oczywiście chętnie się zgodził, bo bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Dlatego chętnie podzieli się jeszcze kilkoma wskazówkami. Już następnego dnia
Brązuś usiadł na miękkiej trawie, zapraszając Chopcia i innych przyjaciół dookoła siebie. Opowiem wam o tym, jak być bezpiecznym w lesie. Miś Brązuś zaczął opowiadać o tym, jak być bezpiecznym w lesie. Zachęcił ich, aby pamiętać o tym, aby zawsze powiadamiać innych, gdzie się idzie i z kim. W lesie, jak i w mieście, ważne jest, aby wiedzieć, gdzie są nasi bliscy. Chopcio kiwał zrozumieniem głową, a reszta zwierzaków uważnie słuchała Brązusia. Jest jeszcze jedna rzecz. Kiedy znajdziecie coś nieznajomego, nie dotykajcie tego od razu. Zawsze zwracajcie się do dorosłych o pomoc, ponieważ nie wszystko, co spotkacie, może być bezpieczne. Brązuś rysował na ziemi małe rysunki, ilustrując różne sytuacje i tłumaczył, jak postępować w przypadku zagrożeń. Trzeba pamiętać, że mamy też swoje zasady bezpieczeństwa. Na przykład zawsze trzeba słuchać rad dorosłych, gdy mówią, co jest bezpieczne, a co nie. Trzeba pamiętać o numerach alarmowych, o których opowiedział wcześniej miś Brązuś. Chopcio i reszta zwierzątek kiwały głowami, a ich oczy świeciły się. Gdy lekcja dobiegła końca, Brązuś podziękował wszystkim przyjaciołom i powiedział: wspaniale było dzielić się z wami ważnymi rzeczami o bezpieczeństwie. Pamiętajcie o tym, bo nasze bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Zwierzęta rozeszły się do swoich domów, pełne radości i nowej wiedzy, a Brązuś czuł się szczęśliwy, że mógł pomóc swoim małym przyjaciołom nauczyć się czegoś ważnego w tak przyjemny sposób. A jutro z pewnością przyniesie nowe przygody i nauki dla wszystkich w tym uroczym lesie. Kiedy słońce zniknęło za horyzontem, a noc zaczęła spływać na leśne polany, Brązuś siedział pod swoim ulubionym dębem, zastanawiając się, co jeszcze mógłby zrobić, by pomóc swoim przyjaciołom. Nagle wpadł na pewien pomysł. Postanowił zorganizować małe leśne warsztaty, gdzie każde zwierzątko mogłoby podzielić się czymś, co umie najlepiej. Następnego dnia Brązuś zwołał wszystkich swoich przyjaciół na miejsce spotkania. Króliczka, wiewiórkę, jeżyka i wszystkie inne zwierzaki. Moi drodzy, dzisiaj każde z was będzie miało szansę pokazać, czym się zajmuje lub co umie najlepiej, ogłosił miś Brązuś. Wiewiórka wykazała się niezwykłymi zdolnościami w układaniu orzechów w piękne wzory. Króliczek zachwycił wszystkich swoimi skokami i szybkością, prezentując najróżniejsze sztuczki. Nawet jeżyk, który na co dzień był raczej nieśmiały, zaskoczył wszystkich swoją umiejętnością szybkiego skręcania się w kłębek. Zwierzątka chętnie dzieliły się swoimi umiejętnościami, a Brązuś był zachwycony każdym. To było wspaniałe, powiedział. Dzięki temu każdy z was może uczyć się od siebie nawzajem. Przecież każdy z nas ma coś wyjątkowego do dzielenia się z innymi. Zwierzątka po warsztatach czuły się szczęśliwe i dumne ze swoich osiągnięć. Brązuś obiecał, że będzie regularnie organizował takie spotkania, aby każdy mógł się czegoś nowego nauczyć. Zbierając się na spotkanie, miś Brązuś zauważył, że drzewa tajemniczo się świecą, a liście szumią nieznanym rytmem. Wiewiórka, która właśnie skakała z gałęzi na gałąź, oznajmiła, że słyszy melodię, która niesie się z głębi lasu. Wszyscy pobiegli razem w kierunku dźwięku. Po kilku zaułkach i zakrętach dotarli do ukrytego w gęstwinie krzaków i liści malutkiego strumienia. Tam, na małej wysepce, siedziała żabka z dużymi, błyszczącymi oczami, które świeciły się jak gwiazdy na niebie. Każdy jej skok na kamień wytwarzał niesamowity dźwięk,
który rozbrzmiewał jak najpiękniejsza melodia. Jestem Zuzia, skoczna żabka, muzykantka, przywitała się żabka. Właśnie nauczyłam się tej nowej melodii, ale potrzebuję waszej pomocy. Brązuś i przyjaciele chętnie zgodzili się pomóc. Żabka opowiedziała im o swoim marzeniu. Chciała zebrać wszystkie dźwięki lasu, by stworzyć najpiękniejszą piosenkę, jaką kiedykolwiek słyszano. Rozpoczęto więc niezwykłą wyprawę po lesie, zbierając dźwięki, jakie tylko potrafili znaleźć. Szum wiatru w liściach, śpiew ptaków, pluskająca woda strumyka. Każdy dźwięk był jak magiczny skarb, który dodawał nowy wątek do melodii Zuzi. Podczas poszukiwań natknęli się nawet na starą skrzynię pełną dzwonków, które brzmiały jak małe dzwonki elfów, oraz niesamowity kamień, który wydawał dźwięk podobny do melodyjnego gongu. Zbierając te dźwięki, Brązuś i jego przyjaciele czuli się, jakby wprowadzali w życie nową muzykę lasu. Gdy wrócili do Zuzi, żabka skoczyła z radości i rozpoczęła swoją improwizację, łącząc wszystkie dźwięki w jedną przepiękną piosenkę. Gdy ostatni dźwięk wybrzmiał, cały las zaklaskał i wiwatował z zachwytem. Zuzia była niezwykle szczęśliwa, a jej piosenka rozbrzmiewała teraz przez cały las, napełniając go niesamowitością i wielką radością. Nasi bohaterowie wrócili do swoich domków, pełni radości z tego, że mogli pomóc Zuzi spełnić jej marzenie. Każde zwierzątko zasypiało z uśmiechem na pyszczku, słuchając wciąż w swoich snach tych niesamowitych dźwięków, które stworzyli. Była to najpiękniejsza melodia lasu. A Zuzia dalej szukała kolejnych niesamowitych dźwięków i robiła różne koncerty, zawsze mając w sercu wdzięczność dla swoich nowych przyjaciół. Gdy miś Brązuś przechadzał się wśród złotych liści, nagle dostrzegł niepokojący dym unoszący się w oddali. Zaniepokojony, szybko wyjął swój telefon i zadzwonił na numer alarmowy 112. Starając się przekazać wszystkie ważne informacje strażnikowi dyżurnemu. Miś Brązuś opisał swoje położenie, wskazując charakterystyczne drzewa i krzaki, aby strażacy mogli łatwiej odnaleźć to miejsce, gdzie płonęły liście, a dym zaczął robić się coraz gęstszy. Po chwili oczekiwania usłyszał odległe dźwięki syren w oddali. Strażacy przybyli. Gdy dotarli na miejsce, zobaczyli coraz większe płomienie. Natychmiast zaczęli działać, używając gaśnic, węża strażackiego i innych narzędzi, aby ugasić ogień. Miś Brązuś stał z boku, patrząc z niepokojem, ale też cieszył się, jak odważni są strażacy, jak ciężko pracują, by ugasić pożar. W końcu płomienie zostały ugaszone. Brązuś podszedł do strażaków, by podziękować im za szybką reakcję i bohaterskie działania. Strażacy uśmiechnęli się i podziękowali misiowi Brązusiowi za informację oraz za to, że zachował spokój w trudnej sytuacji. Po chwili rozstali się, a las powoli powracał do swojego spokojnego stanu. Miś Brązuś, wracając do domu, zobaczył chłopca leżącego obok drzewa, który trzymał się za swoją nogę. Serce misia Brązusia zadrżało, widząc, że chłopiec wyglądał na poranionego i nie mógł się ruszyć. Zbliżył się ostrożnie i zapytał. Cześć, jestem miś Brązuś. Co się stało? Czy potrzebujesz pomocy? Chłopiec z lekkim bólem w głosie odpowiedział, że chyba złamał nogę,
Nie może się ruszyć i bardzo go boli. Brązuś zrozumiał, że trzeba działać szybko i wykręcił numer pogotowia ratunkowego. 999. Szybko poinformował, że znalazł chłopca w lesie, który złamał nogę i który nie może się ruszyć. Poprosił, że potrzebuje pomocy. Po kilku minutach w oddali słychać było wycie syreny. Pogotowie było już na miejscu. Ratownicy zaczęli udzielać pomocy chłopcu. Podjęli pewne działania, zabezpieczyli jego nogę i umieścili chłopca na noszach. Miś Brązuś patrzył z zaciekawieniem i z zadowoleniem, widząc, że chłopiec jest już w dobrych rękach. Pogotowie zabrało chłopca na noszach, a miś Brązuś cieszył się, że mógł pomóc chłopcu. Obiecał sobie być jeszcze bardziej czujnym i gotowym do pomocy każdemu, kto potrzebuje wsparcia w lesie. Odpowiednie wykorzystanie numerów alarmowych to nasza moc. Kiedy się uczymy, jak działać w sytuacjach kryzysowych, stajemy się silniejsi i bardziej gotowi, by zapewnić sobie nawzajem pomoc i wsparcie. Pamiętajmy, numer 112 to telefon alarmowy, 997 to policja, 998 to straż pożarna, a 999 pogotowie ratunkowe. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.